Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem troszkę nietypowym dla mojego kanału, dlatego że tego typu filmu tutaj po prostu nie było. Mianowicie będziemy sobie otwierać paczuszkę. Tutaj wspólnie sprawdzimy, co się znajduje w środku. Tak ona się przedstawia, za chwilkę zdradzę Wam więcej szczegółów na jej temat, skąd ona pochodzi i tak dalej. Ale chciałabym Wam jeszcze podać pewną informację. Mam nadzieję, że dotrwacie do końca filmu, dlatego że znajdzie się tam niespodzianka dla Was. Powiem Wam oczywiście później z jakiej okazji, myślę, że się chyba już domyślacie. Także jeśli jesteście ciekawi, co to jest, co to za niespodzianka, to zostańcie oczywiście ze mną i później się tym zajmiemy. Teraz zabieramy się za tę paczuchę. Słuchajcie, ja otrzymałam taką paczkę od marki, od firmy birthdaybox.pl. To jest taka firma, która zajmuje się tworzeniem paczek na urodziny. Takich boksów, paczek niespodzianek w formie pudełeczka, w którym znajdują się różne rzeczy, rozpoczynając od gadżetów po rzeczy kosmetyczne. Ja sama jestem ciekawa, jak to się będzie prezentować. Na stronie możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają te boksy, dlatego że są różne rodzaje, od mniejszych po większe. Tam możecie sobie zobaczyć, jak fajnie to jest zapakowane, dlatego jestem niesamowicie ciekawa, jak to będzie wyglądać. Zgodziłam się na współpracę, dlatego że bardzo lubię niespodzianki, tym bardziej, że będę to otwierać, słuchajcie, z Wami. Także nie będę tutaj udawać ani nic. Jedziemy na żywo, tutaj mam już narzędzie zbrodni i postaram się, słuchajcie, to jakoś otworzyć, żeby tego tutaj nie poprzecinać. Naturalnie wszystkie jakieś adresy do strony znajdziecie w opisie lub tu gdzieś Wam wkleję. Bardzo mi się podoba, jeszcze zaznaczę to, że tutaj jest ten stempel, że to jest właśnie ta marka i ja wiem wtedy, co do mnie przychodzi, dlatego że ostatnio czekam na kilka paczek, a tu już od razu wiem, że przychodzi właśnie to. No i słuchajcie, przecięte, otwieramy to wspólnie i już widać logo sklepu. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, nawet to pudełeczko jest prześliczne. Myślę, że na pewno się przyda. Słuchajcie, puste. Wyciągnęłam pudełeczko. Tak ono się prezentuje, no przecudne jest, zobaczcie sami. Naprawdę bardzo, bardzo ładne. Ja w ogóle tak sobie pomyślałam od razu, jak zobaczyłam tę stronę, ten sklep, że to jest naprawdę fajny pomysł. Także słuchajcie, otwieramy, otworzę to przy Was tutaj. I tak to, słuchajcie, wygląda w środeczku. Różowo, pięknie, bardzo ładnie. Dobra, zabieramy się, słuchajcie, za czytanie, za sprawdzanie, co tutaj jest. Hip, hip, hura, dziś są Twoje urodziny, sprawdźcie, jaki prezent przygotował dla Ciebie Birthday Box. I tutaj są wypisane produkty, jakie się znajdują, także po kolei będziemy otwierać, żeby to była niespodzianka, nie patrzeć od razu na to. I sprawdzimy ewentualnie, jaki jest opis tych rzeczy. Tutaj mamy taką karteczkę z napisem: bardzo nam, Joasiu, bardzo nam miło, że możemy obdarować Cię naszym birthday boxem. Uważamy, że życie powinno być pełne okazji do świętowania, nawet jeśli akurat nie masz urodzin w najbliższych dniach. To jest też prawda. Życzymy Ci, abyś zawsze była pełna pasji i zaangażowania, a sukcesy nieustannie dawały Ci motywację do twórczego działania i dzielenia się miłością z innymi. Spełniaj marzenia, śmiej się, zawsze bądź sobą i kochaj życie. Samych wspaniałych niespodzianek. Także super, bardzo ładna karteczka, dziękuję bardzo. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Naprawdę bardzo ładnie się będę tutaj zachwycać, ale lubię, gdy właśnie pakunki są tak przepięknie wykonane. Także ja będę starać się tutaj teraz to ładnie otworzyć, żeby nic nie zepsuć. Co to jest? Co to jest, słuchajcie? A, zobaczcie. Co to jest? Powiedzcie mi, co to jest? Czy to nie jest balon? To jest jod, jak Joanna, słuchajcie, więc dostajemy taką, taki balon to jest chyba, tak, to będzie balon, ale ja nie będę go tutaj dmuchać, bo jest jeszcze coś takiego, więc chyba to się dmucha, nie wiem, zobaczymy. Na razie to zostawimy na boczku, w każdym razie fajnie, że jest literka jod, jak Joanna, super, to już jest miłe. I przechodzimy dalej. Aha, to jest słomka, słuchajcie. Dobra, później, później wymyślę, co to jest, bo nie mam pojęcia teraz. Tak to wygląda. I pierwsze co, jak widzicie, jest tu taka maseczka bodajże, tak mi się wydaje. Te płatki tutaj na nos wyciągające
to i owo. Także fajnie, bo już gdzieś widziałam coś takiego na YouTubie i bardzo byłam ciekawa, jak to będzie działać, gdzie to można zamówić, także super, będę miała okazję. I właśnie bardzo mi się podoba to, że nie wiem, co tutaj, słuchajcie, jest tak naprawdę. Znajdę to dokładnie na tej karcie z zapisanymi rzeczami. To jest, słuchajcie, holika holika azjatycka maseczka usuwająca zaskórniki. Także super, tu są jeszcze napisane informacje, jak ją stosować i tak dalej. Ekstra. Kolejna rzecz, jaką tutaj mam, herbatka, urodzinowa herbatka. Urodzinowa by birthday box. Niech każdy dzień będzie tak wyjątkowy i niezapomniany. Twoje zdrówko. Tutaj jest napisane, że jest to herbata urodzinowa marki Cup and You. Specjalnie skomponowana na Twój wyjątkowy dzień mieszanka herbat czarnej i zielonej wraz z owocami. Także super, zobaczymy. Bardzo ładnie w ogóle jest zapakowana, nawet bym nie pomyślała, że to jest herbata. Kolejna rzecz, jaka tutaj mi się, słuchajcie, rzuca w oczy, to jest coś takiego. Nie wiem, słuchajcie, co to jest. A, słuchajcie, to jest do telefonu. Tu jest napisane ring stand, kickstand. To jest coś takiego, nie wiem, muszę znaleźć, słuchajcie, bo jeszcze nie widziałam czegoś chyba takiego. Uchwyt do telefonu. Stylowy gadżet w modnym kolorze rose gold. Uchwyt montuje się na obudowie telefonu, co tutaj jest narysowane, ale ja muszę dokładnie się dowiedzieć, co to jest. Następnie palec wsuwa się na pierścień, który utrzymuje bezpiecznie telefon. Dzięki temu uchwytowi zwiększasz stabilność podczas rozmowy czy pracy na telefonie. Ciekawa rzecz, naprawdę ciekawa, ale bardzo ładnie wygląda. W ogóle, słuchajcie, prezentuje się jak smoczek dla dziecka. Tutaj jest właśnie narysowane, jak to przymocować, także super. Słuchajcie, też nie wiem, co to jest. To są jakieś klipsy chyba do papieru. Tak, paper clip jest napisane, ale zobaczcie, jakie piękne. Takie złote korony. Bardzo mi się to przyda, na pewno, dlatego że już kiedyś chciałam takie coś zakupić. Ja robię dużo notatek, dużo notuję, gdzieś coś zaznaczam, także super. Tutaj jest napisane, że eleganckie spinacze do papieru pokryte 24-karatowym złotem? Poważnie? Wow! Które pomogą Ci utrzymać porządek na biurku. Masz jeszcze wątpliwości, kto jest królową dzisiejszego dnia? No oczywiście, że nie mam. Jestem w małym szoku, słuchajcie. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ciekawa jestem, co tu jest. Także otwieramy. Bella Mila na każdą życia chwilę. Tak jest napisane i w środku jest certyfikat. Także ciekawe. Jest to certyfikat bransoletki. Jest zapisane, jakie są zalecenia i tak dalej. Kurczę, słuchajcie, super. Tutaj jest też logo sklepu. I tutaj mamy taką bransoletkę drobniutką. Zobaczcie, jaka śliczna. Wejdzie mi na dłoń? Wejdzie. Ja na pewno już ją teraz ubiorę. Ale jaka śliczna, słuchajcie. Bardzo lubię takie delikatne bransoletki. Ostatnio brakuje mi takich rzeczy na dłoń właśnie. Także tak ona się tutaj prezentuje. Naprawdę bardzo, bardzo ładna. Jeszcze trochę, słuchajcie, tutaj zasapałam i spociłam. Jest tu napisane, że jej wartość to 59 zł. Jest to bransoletka wykonana z hematytu i złocona 24-karatowym złotem. W klasycznym zestawieniu kolorystycznym. No słuchajcie, kurczę, jestem w małym szoku. Nie spodziewałam się, że jakieś złoto tutaj do mnie przyleci. Jest tu też napisane, że nosi ją choćby blogerka ma fashion. Także ciekawie. To odkładamy i lecimy dalej. Kolejna rzecz, jaka tutaj jest, to jest coś takiego, słuchajcie, to jest długopis czy ołówek? Ołóweczek też mi się przyda, taki automatyczny, dlatego że ja, jak mówię, dużo piszę, dużo notuję, na pewno znajdzie u mnie tutaj zastosowanie. Kolejne pudełeczko wygląda tak, tak się prezentuje. Napisane jest tutaj Mysterious. No i zobaczymy, co jest w środku. Otwieram. O kurczę, słuchajcie, ale super. Tu są te ramionczka takie do stanika. Od razu zobaczyłam. Już kiedyś chciałam je sobie zamówić gdzieś i tak szukałam jakichś fajnych i mi się to na pewno przyda. Kurczę, chyba teraz nie otworzę, ale będę, postaram się Wam pokazać to w zbliżeniu jakoś. Fajnie. Naprawdę fajnie. Także jak widzicie, znajduje się tutaj dużo gadżetów, takich, o których bym nie pomyślała, że otrzymam. Bo ja naprawdę lubię gadżety, ale nie wiedziałam nawet, że niektóre typu uchwyt do telefonu istnieją.
Tu jest kolejne jakieś pudełeczko, już przedostatnie, bo tu mam jeszcze taką kuleczkę, zaraz zobaczymy, co to jest. To jest coś takiego. Słuchajcie, zaraz sprawdzę, co to jest, albo otworzę, a później przeczytamy. To są, słuchajcie, chyba okulary. Tak, to są chyba okulary. W środku jest coś takiego, też nie wiem, co to jest. A ja ostatnio sobie zamówiłam okulary, bo brakuje mi okularów, naprawdę. I w ogóle te są już bardzo nietypowe. Takich okularów jeszcze nie miałam, nawet bym sobie chyba nie zamówiła. Ale śliczne. To są zerówki oczywiście. Ale przepiękne, zobaczcie na to. Cudne. Śliczne są. Zaraz zobaczymy, jak będę wyglądać, jestem bardzo ciekawa. Kurczę, słuchajcie, ale są bardzo fajnie wykonane, ale muszę śmiesznie wyglądać. Także dajcie znać, co myślicie o mnie jako o okularnicy. Tutaj lampa się chyba troszeczkę odbija, ale super, naprawdę bardzo fajne. Teraz siebie tak dokładnie nie widzę, ale fajnie są wykonane, to już widać, są takie sztywne. I zaraz Wam tutaj przeczytam, co jest napisane, jeśli chodzi o okulary. Okulary zerówki Soyos z akcesoriami. Piękne i stylowe okulary o wysokiej jakości wykonania, w co nie wątpię. Naprawdę, szczerze Wam mówię, że są fajnie wykonane. Elegancka oprawka oraz metalowe błyszczące załóżniki. Załóżniki dodają okularom jeszcze... Okularom, coś się nie mogę, słuchajcie, dzisiaj rozgadać. Jeszcze większego uroku. Absolutny must have sezonu. Faktycznie, bo zauważyłam, że zerówki teraz bardzo wchodzą. I super. Podoba mi się to, że ma elementy złote. Że mają elementy złote. No, ale zastanawia mnie, co to jest. Tutaj jest jeszcze taka chusteczka do czyszczenia naturalnie, ale to jest jakiś One Touch Silicone Stand. Też do telefonu. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. A, zobaczcie, to się tak tutaj wygina. To można gdzieś nakleić do telefonu, wygiąć w jakiś sposób i wsadzić na przykład w samochodzie sobie, żeby na przykład jechać i vlogować. No i tutaj jest jakaś taka kuleczka, ale nie mam pojęcia, co to jest, słuchajcie. Romantic Bear jest napisane. Czy to nie jest jakiś błyszczyk? Olejek? Tak? Nie. Balsam do ust, no tak jak myślałam. Balsam do ust. Zaraz go tutaj otworzę od razu. Powiem Wam, że takiego czegoś jeszcze nie miałam. Ale pięknie pachnie. Ojej, takim... Tak cukierkowo i słodziutko. Naprawdę bardzo fajnie. Gdyby nie moja pomadka na ustach, to już bym się pomalowała, ale lubię coś takiego sobie wrzucić do torebki. Słuchajcie, ubrałam sobie na chwilkę okularki, żeby zobaczyć w lustrze, jak wyglądam i całkiem mi się to podoba. Ale nie będę teraz mieć ich na sobie, chociaż chciałabym je zostawić, bo jakoś tak inaczej wyglądam. Tylko nie będę Was tutaj razić odbiciem od lamp, ale założę sobie o tak wyżej je. No i ostatnie pudełeczko, jakie tutaj mam, będzie to coś takiego, także jestem ciekawa, co tutaj się znajduje, bo jest napisane La Nature Macadamia Oil 100% Pure, czyli jakiś naturalny olejek. Tak to tutaj w środku wygląda i znajduje się tutaj buteleczka z olejkiem, 100% naturalny olejek macadamia marki Nature Farm. Ten organiczny olejek nie był testowany na zwierzętach, także wielki plus, jest wolny od składników modyfikowanych genetycznie. Świetnie nadaje się zarówno do włosów, jak i do ciała, idealny na czas wiosennego przygotowania ciała do lata, pięknie nawilża, bardzo ładnie się wchłania, działa również antycelulitowo i ujędrniająco. Po kąpieli wklep olejek w ciało i końcówki włosów. Super, że do włosów, bo jak wiecie, ja o włosy uwielbiam dbać. Druga kwestia jest taka, że mój olejek do twarzy się kończy, więc ciekawa jestem, czy to też mi posłuży na buzie. Na pewno dam Wam znać. To by było na tyle, jeśli chodzi o pudełko. Teraz taka moja mała opinia. Samo pudełko w sobie, słuchajcie, naprawdę ma ciekawe rzeczy. Coś, czego ja bym sobie może nie kupiła, nie pomyślałabym o tym. Także mi takie pudełeczko szczerze jak najbardziej się podoba, dlatego że... Jeśli nam się coś nie sprawdzi, to po prostu możemy to komuś oddać. Myślę, że zawsze znajdzie się ktoś, kto weźmie to chętnie w swoje ręce. Ja z tego miejsca bardzo dziękuję firmie, że mogłam coś takiego otrzymać. No i Was zachęcam do sprawdzenia, chociaż tego może lubicie takie wyjścia. Wydaje mi się, że jak na urodziny to jest coś fajnego. Ja niespodzianki lubię, więc bardzo bym się cieszyła z takiego pudełeczka. Naprawdę jest to ciekawa rzecz, nie żebym tutaj naciągała, dlatego że ja zawsze Wam zaznaczam, jeśli z kimś współpracuję.
Znacie moje recenzje, także mogę Wam szczerze polecić takie pudełeczko. Także ja czekam na Wasze komentarze, co myślicie o tego typu rozwiązaniu. I przejdziemy teraz do drugiej części filmu, do tej części, do której mam nadzieję, że dotrwała większość z Was. No i chyba nie jest to żadną tajemnicą, dlatego że kilka dni temu stuknęło mi tutaj na YouTubie 10 tysięcy osób, słuchajcie, 10 tysięcy obserwatorów, subskrybentów, 10 tysięcy kurczę moich widzów. To jest ogromna liczba, słuchajcie, wyobraźcie sobie 10 tysięcy, jak to jest dużo osób, także ja z tego miejsca naprawdę bardzo gorąco chcę Wam podziękować za każde kliknięcie w subskrybuj, no i namawiam Was dalej, dlatego że im więcej, tym więcej się tu dzieje, tym więcej Was jest, tym więcej interakcji między nami. No i chciałabym z tej okazji oczywiście Wam podziękować w jakiś inny sposób, także przychodzę do Was z konkursem. Myślałam długo, co tutaj Wam sprezentować i nasunęła mi się w Rossmanie ta paletka Vibo. To jest taka stosunkowa nowość, jeśli chodzi o tę markę. Nazywa się Sex Appeal Edition Go Nude. Jest jeszcze wersja bodajże Go Smoky, ale pomyślałam, że ta będzie lepsza, taka na co dzień, na każdą okazję, i ona jest bardzo podobna do paletki Naked 2, moim zdaniem, Naked 2 od Urban Decay. Dlatego, że kolory są praktycznie identyczne i bardzo jestem ciekawa, jak komuś z Was się posłuży. Dajcie koniecznie znać, jeśli ktoś z Was ją zgarnie, bo sama chyba sobie taką sprawię i zrobię tutaj poniekąd takie porównanie. Ja próbowałam, szczerze mówiąc, tutaj się do niej troszeczkę dorwać, dlatego musicie mi wybaczyć za ten tutaj skrawek urwany lekko od kartonika, ale nie mogę jej otworzyć, dlatego nie pokażę Wam teraz, jak wygląda po otwarciu, ale myślę, że to dobrze, bo chociaż nikt w niej nie grzebał, także to jest pierwsza rzecz, jaką możecie ode mnie otrzymać. Druga rzecz to będzie szminka, szminka od Wet n Wild. Wybrałam taki różowy kolor, bardzo je lubię i myślę, że ktoś się ucieszy, kto ją zgarnie. Fajny kolorek i na dzień, i na wieczór. Kolejna rzecz to mój ulubienie, to jest puder brązujący, właściwie bronzer taki ocieplający, można czasami używać go do konturowania, powiem szczerze, że ostatnio zaczynam tak z nim kombinować. Golden Rose Mineral Terracotta Powder w kolorze 04, czyli jeśli mnie oglądacie, to doskonale wiecie, jak on wygląda do opalania na lato, jak znalazł, ma w sobie taką poświatę, która lekko to światło odbija i bardzo naturalnie wygląda. Także taki puder ode mnie, ten zgarniacie. I słuchajcie, będąc w Rossmanie pewnego razu, czy w Hebe robiłam sobie zakupy jakieś, kupiłam dwie rzeczy, chyba tusz i coś jeszcze, przekroczyłam jakiś limit pieniężny, no i była taka jakaś promocja, że za grosz chyba można było dostać pędzelek. I to jest taki pędzelek L'Oreal, taki płaski do podkładu, i ten pędzelek również do Was powędruje. I ostatnią rzeczą, właściwie przedostatnią, jaką będziecie mogli w tym konkursie zgarnąć, będzie to coś innego, nie kosmetycznego, dlatego że pomyślałam, że dla odmiany zafunduję Wam tutaj taki przecudny kubeczek z napisem Be Happy, Be Bright, Be You. Jak go zobaczyłam, to strasznie mi się spodobał. Sama bym chciała, słuchajcie, taki mieć. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Także miłośnicy kawy czy herbaty na pewno się tutaj ucieszą, mam nadzieję. Dobra kochani, wszystkie zasady odnośnie konkursu macie w opisie na dole. Ja natomiast postanowiłam, że przetransportuję z tego miejsca kilka informacji dla Was odnośnie zasad tego konkursu. Główne takie zasady to oczywiście subskrypcja. Chciałabym, abyście byli, a właściwie jest to taki mój wymóg, subskrybentami mojego konta. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to na dole znajduje się napis subskrybuj. No i naciskacie na niego i jesteśmy po prostu tym samym ze sobą na bieżąco. Druga zasada będzie to pytanie. Tak sobie pomyślałam, że fajnie będzie coś takiego tutaj umieścić, bo jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi. Niemniej jednak to pytanie jest łatwe moim zdaniem i mam nadzieję, że teraz dobrze je tutaj skonstruuję, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Chciałabym, żebyście napisali mi, gdyby pojawiła się taka sytuacja, że mielibyście wszystkie kosmetyki kolorowe, chodzi mi tutaj o kosmetyki do makijażu twarzy, mielibyście je oddać, nagle przestałyby być produkowane, a chcielibyście zatrzymać jeden, na przykład szminkę, puder, cokolwiek, może być też nawet podana dokładna nazwa marki, kolor,
dlaczego chcielibyście zostawić właśnie ten produkt, no i jaki. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Jeśli coś tutaj poplątałam, to oczywiście wszystko w opisie się znajdzie, tak jak też termin zgłoszeń i tak dalej. Czy coś jeszcze powinnam Wam powiedzieć? Jeśli o czymś zapomniałam, to zapiszę Wam na dole. Proszę Was o kciuki w górę i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Cześć!